ten zespół, zespół Lady Funk, ale my z gośćmi Tyle Trójki rozmawiamy dziś o muzycznym zdarzeniu, które będzie miało miejsce 18 stycznia, a więc w sobotę w sali Śląskiego Teatru Tańca w Bytomiu. Witam bardzo miłych gości w naszym studiu. Pan Stefan Papierowski, inicjator, pomysłodawca, osoba inspirująca to zdarzenie, o którym za chwilę porozmawiamy. I Tomasz Boczkowski z agencji Jazz, która również współorganizuje ten koncert. A bohaterką tego koncertu będzie, proszę Państwa, Karin Stanek. W tej chwili sympatycy polskiej, tak zwanej muzyki młodzieżowej, polskiego big beatu, polskiego mocnego uderzenia, sięgają bardzo daleko w przeszłość, w swojej pamięci. Rodzice tłumaczą dzieciom, kto to jest Karin Stanek, a my rozmawiamy z naszymi gośćmi o tym, no powiem, chyba nie przesadzę za bardzo, że jest to fascynujące wydarzenie. Panie Stefanie, pan na co dzień oficjalnie pracuje w jednym ze śląskich urzędów skarbowych, ale nieoficjalnie jest pan, o czym już w programie Telewizji Katowice mówimy nie po raz pierwszy, najwybitniejszym specjalistą i największym znawcą kariery Karin Stanek w Polsce. Nie ma drugiej w naszym kraju osoby, która lepiej znałaby Karin Stanek i lepiej potrafiła relacjonować jej artystyczną biografię. Panie Stefanie, skąd pomysł tego koncertu? Dlaczego akurat w tej chwili, w styczniu? No i jak w ogóle doszło do zrealizowania tego pomysłu? Bo wiem, że o tym koncercie pan marzy od dawna. Tak, taki koncert miał się odbyć już 5 lat temu, z okazji 30-lecia pracy artystycznej Karin Stanek. I 5 lat walczyłem, by coś takiego wydarzyło się z okazji 35-lecia pracy artystycznej Karin Stanek. Wiem, że Karin bardzo chciała wystąpić, pokazać się na Śląsku. Zresztą wystąpiła i w Szczecinie, i w Warszawie. Postanowiłem, że udowodnię, że Karin wystąpi u siebie, na Śląsku. No właśnie, i konkretnie w Bytomiu, bo ona przecież z Bytomia pochodzi. Tak, urodziła się w Bytomiu. I przyjedzie w zasadzie na Śląsk po 20 latach nieobecności. Walczył pan o zrealizowanie tego koncertu od 5 lat. Znając pana determinację, wiem, że walczyłby pan jeszcze drugie tyle, gdyby było trzeba. Zgadza się. Proszę powiedzieć, co Karin Stanek zaprezentuje na tym koncercie, czego się możemy spodziewać, co będziemy sobie przypominać? Karin Stanek zaśpiewa wszystkie największe swoje przeboje. Od Jimmy Joe, Malowana Lala, Chłopiec z gitarą, Jedziemy autostopem, Sobota to mój dzień, 300 tysięcy gitar. Będziesz tylko w tej piosence, uśmiechnij się, a zaśpiewa na pewno to, co będziemy sobie wszyscy siedzący tam na sali życzyli. Jestem pewny, że ci, którzy pamiętają Karin Stanek, w tej chwili uśmiechają się do swoich wspomnień, bo te tytuły, które pan przed chwilą wymienił, no kojarzą się wielu 40-parolatkom z najpiękniejszym okresem ich młodości. Tak, przywiezie z sobą kasetę, którą wydał Digiton, będą tam jej największe przeboje, będzie okazja sobie kupić i Karin złoży tam na pewno autografy wszystkim chcącym. Tomku, jedną z ciekawszych rzeczy związanych z tym przedsięwzięciem jest fakt, iż Karin Stanek na tym koncercie wystąpi w towarzystwie artystów, których kojarzymy troszkę z muzyką z innej szuflady, prawda? Znaczy, pomysł ściągnięcia Karin powstał u mnie po przeczytaniu artykułu Stefana, po czym skontaktowałem się z nim. A potem tak pomyślałem, że jest to muzyka mojej mamy, mojego taty. Chciałem to w jakiś sposób odświeżyć i warto by im zrobić prezent muzyczny też. I wymyśliłem, żeby to połączyć z gangiem Olsena, który jest znany i popularny zespół tutaj w regionie i nie tylko. No i gdy zaproponowałem chłopcom z gangu, byli strasznie ucieszeni. W ogóle cały czas są podnieceni, od 3 miesięcy pracują nad tym całym programem, jest to już wszystko doszlifowane. Jesteśmy w trakcie już takich wstępnych rozmów na temat wydania płyty Karin i gangu Olsena wspólnej. Karin na stałe mieszka w Niemczech. Sądzę, że przyjedzie troszkę wcześniej, bo będą się odbywały próby przed tym koncertem, tak, prawda? Tak, przyjedzie już w niedzielę, a próby rozpoczynają się w poniedziałek 13 stycznia. Proszę powiedzieć, czy ten koncert i te przeboje będą wykonywane w wersjach zbliżonych do oryginału, czy jest taki pomysł, żeby te piosenki zaaranżować na nowo i żeby one zabrzmiały tak, jak się gra pod koniec XX wieku? Na koncercie będą brzmiały podobnie, ale w zamyśle jest, żeby utwory te zaaranżować i wykonywać na koncertach w przyszłości
Karin i Jan Kolsena nieco inaczej. Jednak 30 lat w technice dźwiękowej i sposobie grania muzyków rockowych to jest szmat czasu. Zresztą sam fakt, że będzie towarzyszył Karin wspaniały zespół Jan Kolsena, zespół rockowo-bluesowy. No tak, i z takim murzyńskim również funkowym zacięciem. Takim to będzie wspaniałym, wyjątkowo tak, innym. Tak, tak, to będzie niesamowita przygoda. Ja naturalnie wybieram się na ten koncert, bo muszę się przyznać, że wśród moich najstarszych płyt znajduje się singiel Karin Stanek właśnie z czterema piosenkami, które przed chwilą pan wymienił. Niestety on się nie nadaje do odtwarzania. To były czasy, kiedy płyty odtwarzano przy pomocy gramofonów Bambino. 75 obrotów. Tak, tak. To była jeszcze taka płyta nawet twarda, nie taka giętka. Tam była duża domieszka ebonitu, mało winylu jeszcze w tych płytach. Można było ją łatwo uszkodzić. No i oczywiście każda taka płyta przez fana Karin Stanek musiała zostać, jak to się mówi popularnie, zajechana na śmierć, ponieważ te igły ówczesnych gramofonów żłobiły potworne rowy w tych płytach i po kilkunastu, a może kilkudziesięciu odtworzeniach, no ta płyta już niestety... Muszę dodać, że od ponad trzech lat w radiu w Katowicach, w rokowych spotkaniach, w audycji Bogumiła Starzyńskiego co środę, ponieważ jest zapotrzebowanie na te utwory, popularyzują wszystkie gwiazdy lat 60. polskiego bitu, początku polskiego rocka, big bitu. I ja mam poprawne wersje tych utworów i prezentuję ze swojego archiwum no wszystko, co jest tylko możliwe. Zrobiłem już 61 audycji. Dzisiaj o 21.00, 62 audycja moja w rokowych spotkaniach w radio. Rozumiem, Katowice. Ale to nie są audycje wyłącznie o Karin Stanek. Nie są, właśnie o to chodzi. To jest archiwum polskiego big bitu. Właśnie, prezentuję wszystkich wykonawców polskiego big bitu. I Katarzyna Sobczyk, i Kasia Sobczyk, i Jacek Lech, i Czerwone Gitary, i Czesław Niemen. Panie Stefanie, ale proszę się pochwalić, w jaki sposób udało się panu dotrzeć do tak znakomitych technicznie wersji tych piosenek. Czy odtwarza je pan z winylowych, oszczędzanych przez całe lata płyt, czy nie, może... Nie, są to nagrania radiowe. Aha, są to nagrania radiowe. Nagrania radiowe. W jakiś sposób zawsze do nich docierałem. No tak, te archiwalia opierają się próbie czasu, ich nie można porysować po prostu. Nie. Panie Stefanie, troszkę chciałbym jednak teraz zajrzeć do pana prywatnej biografii. Proszę powiedzieć, kiedy po raz pierwszy zetknął się pan z Karin Stanek, w jakich okolicznościach poznaliście się, jak to się stało, że ta przyjaźń, bo jest to autentyczna przyjaźń, tutaj udokumentowana zresztą na licznych fotografiach, jak to się stało, że ta przyjaźń tak długo przetrwała? W ogóle korespondencyjną znajomość z Karin Stanek nawiązałem w 1974 roku. A więc zaczęło się od korespondencji? Od korespondencji. Ja Karin Stanek znam dopiero od 1991 roku, kiedy to Franciszek Walicki i Bałtycka Agencja Estradowa zaprosiła Karin Stanek na trzy dekady rocka w 1991 roku do Opery Leśnej w Sopocie. Tak. Trzy dekady rocka. Chyba wszyscy pamiętają, że Karin Stanek wtedy była sensacją. Przyjechała do Polski po 15 latach nieobecności do Polski. Brawa na stojąco, 100 lat, śpiewano jej 20 minut. I faktem, że ona się bardzo podobała wówczas, za rok zorganizowano jej koncert z okazji 30-lecia pracy artystycznej. A taką ją pamiętamy. Tak. I taki koncert miał się odbyć w Zabrzu, ale brak reklamy i chyba jakaś zła organizacja spowodowały, że taki koncert nie odbył się 5 lat temu. Mhm. Proszę powiedzieć, dlaczego akurat Karin Stanek? Co pana w jej muzyce, w jej osobowości najbardziej porwało? No na pewno ten temperament jest naprawdę wyjątkowa. Ona jest, podobnie jak ja, lwem. Jesteśmy do siebie raczej troszeczkę podobni w postępowaniu, zachowaniu. Rozumiemy się po prostu. Mhm. Tomku, ciebie chyba nawet nie było na świecie, kiedy Karin Stanek najpierw występowała w Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. Tak, właśnie, cały początek, odkryta, proszę państwa, w tym roku jest 35-lecie pracy artystycznej Karin Stanek. Cały początek właśnie, Karin, proszę przypomnieć, to jest Szczecin. Tak, właśnie. Pierwszy Festiwal Młodych Talentów w Szczecinie, 62 rok. Ona, urodzona w Bytomiu, była reprezentantką Śląska. Proszę państwa, ona była sensacją, rewelacją, jak ona wykonała Jimmy Joe. Natychmiast wzięto ją na drugi festiwal międzynarodowy do Sopotu. Zaśpiewała wtedy Malowaną Lalę. Mhm. Przecież wszyscy pamiętają, wszyscy nucimy to.
Kolejna sensacja, rewelacja. Ja muszę panu powiedzieć, że ja malowaną lalę słyszałem podczas tegorocznego balu sylwestrowego, więc cieszę nie się. Jest tak źle z tymi przebojami i one się znakomicie sprawdzają. Często teraz słucha, jedziemy autostopem. Ta piosenka była zagrana około 2 w nocy, kiedy preferencje uczestników zabawy są mniej wygórowane może, ale sala szalała, muszę panu powiedzieć. Wierzę. I bardzo chętnie powtórzę to Karin, jak się spotkamy. Ale Tomku, tobie zacząłem zadawać pytanie takie, czy ty kojarzysz Karin Stanek podobnie jak my, troszkę starsi fani tej piosenkarki, czy jest to dla ciebie taka wyjątkowa egzotyka już zupełnie? Bo ja wiem, że ty organizowaniem imprez muzycznych zajmujesz się zawodowo, sam grałeś zresztą w zespole, który brzmiał zupełnie inaczej niż Karin Stanek. Znaczy to ja chciałbym dodać, że to dzięki mojej mamie, dzięki mojemu tacie zainteresowałem się wykonawcami z lat 60., polskimi wykonawcami, bo od lat fascynują mnie zespoły typu The Doors, Rolling Stones. Jest to moja fascynacja. Ostatnio poznając Stefana zaraził mnie troszeczkę chorobą. Zaraziło się Karin Stanek i tak, nie tylko Karin Stefan Stanek. Ma w tym duży udział. Mhm. Może pokażmy jeszcze jedno zdjęcie Karin Stanek, bo to jest jedno z nowszych, tak? Tak, to są lata 90. i to są mojego autorstwa. Tam, gdzie Karin jest sama, to są mojego autorstwa zdjęcia. To na przykład jest, umieszczone zostało w książce Karin Stanek. Którą też pan napisał. Już, nie. Jest tam jedno jedyne zdanie o mnie, że na spotkaniu był wierny fan Stefan, który wie o mnie więcej aniżeli ja sama. No tak, no jest to możliwe rzeczywiście. Panowie, a więc 18 stycznia, skoro 18 stycznia to godzina 18 sobota, również, tak? 18. Śląski Teatr Tańca, Bytomiu. Bytom Żeromskiego 27, tam... telefon 81-8253, zapraszamy serdecznie państwa na koncert. Panowie, mamy jeszcze minutkę, tu są dwa darmowe bilety na ten koncert. Czy uda nam się szybko jakąś zagadkę zadać naszym widzom? Oczywiście, jak najbardziej. Drodzy państwo, proszę podać trzy największe przeboje Karin Stanek. Przeboje Karin Stanek. To bardzo łatwe pytanie, bo około 10 minut temu te przeboje pan wymienił, więc tak, gdyby widzowie mają takie pytanie zadałem również 5 lat temu, proszę państwa, i podarowałem wówczas płytę kompaktową, kasetę. Proszę dzwonić. Proszę państwa, to wobec tego teraz numer telefonu. Proponuję, żeby to był numer 595-205, 595-205, z tym, że ten numer telefonu będzie aktualny może przez 5 minut. A rozwiązanie tej zagadki po filmie, na który już za chwilę chciałbym państwa zaprosić, a panom dziękuję bardzo pięknie za wizytę w naszym studiu. Panie i panowie, Karin Stanek w Bytomiu, Śląski Teatr Tańca, 18 stycznia, sobota. Wszystkich serdecznie na ten koncert zapraszamy. Panom dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.